Dzień dobry, Justyna Wydras, księgarni Merkurius. Dzisiaj Szymon opowie nam o mikrotykach Pawła Sołtysa. Dla tych, którzy nie kojarzą nazwiska, mała podpowiedź. Paweł Sołtys to... To Pablo Paweł, piosenkarz, artysta. Najpierw kojarzony trochę ze sceną reggae, teraz już bardziej mainstreamowo ogólny, można powiedzieć. Którego ja nie słuchałem nigdy. Trójka go wypromowała, ty nie jesteś... Pewnie tak, ja nie jestem trójkowy, to raz, a dwa... Nie byłem fanem, to nie jest muzyka, która natomiast posłuchałem, znaczy doceniam jako tekściarza, bo pisze fantastyczne teksty, to naprawdę jest jeden z lepszych chyba w żyjących w tej chwili współczesnych polskich tekściarzy, który jako jeden z niewielu w Polsce posiadał w ogóle taką umiejętność storytellingu takiego w piosence, czyli opowiada o jakiejś historii, która się rozgrywa, ma swój czas, bohaterów, coś się w niej dzieje, ma początek, koniec. Co jest taka rzecz bardzo amerykańskich, folkowych, bluesowych różnych. Też taka, no można, tak, ale ciut inaczej. No młynarski to ciut inaczej. To. Natomiast generalnie w polskiej muzyce rozrywkowej rzadko, niewiele jest takich piosenek, jak się zastanowić, i które opowiadają o jakiejś historii. No więc Paweł Sołtys jako Pablo Paweł to potrafi. A Paweł Sołtys jako Paweł Sołtys. Paweł Sołtys jako Paweł Sołtys pisarz, no wiesz, no ma to, może tak, jest pewnym, z pewną nieśmiałością podchodziłem do tego, no bo raz mówię, nie byłem fanem Sołtysa piosenkarza, doceniałem go jako tekściarza, nie zawsze to tak jest, a w zasadzie przeważnie to tak nie jest, że piosenkarzowi, który się bierze za pisanie, wychodzi. Tak? Nawet, ja nie wiesz co, nie ten, no nie ma specjalnie wielu takich przykładów. Dylan, który dostał Nobla, dostał go za piosenki. Tak jest, to był literacki Nobel za teksty piosenek. Jak się Cohen wziął za powieść, to ona mu wyszła tak sobie, szczerze mówiąc. Jest owszem, ale... Natomiast Paweł Sołtys, nie będę budował suspensu, to jest świetna książka, bo Paweł Sołtys to są opowiadania, mikro. Bardzo mikro. Tak, 3-4 stroniczki w zasadzie, takie drobne. I one są nieodległe od tych piosenek, bo to są właśnie takie historie. Gdzieś na uboczu życia się troszkę dziejące. Historie z Warszawy, tej mniej wielkomiejskiej. Co to znaczy Warszawa mniej wielkomiejska? Przecież Stegny, Grochów, no takie osiedla. Znaczy może nie mniej wielkomiejskiej, ale mniej tej takiej z blichtrem, wiesz. Nie w serialach. Nie Mariot, tak, to nie wygląda jak w TV. Zupełnie nie tej, zupełnie nie tej. Z takiej Warszawy właśnie, wiesz, jeszcze troszeczkę, no nie da się uniknąć tutaj porównania z Markiem Nowakowskim, który też takie rzeczy opisywał dawno, dawno temu, ale Paweł Sołtys ma swój język unikalny, bardzo fajny zresztą. No i to jest rzecz, która, mówię, jest nieodległa od jego piosenek, bo te opowiadania są jak takie właśnie bluesy albo folkowe, czy country piosenki najlepsze, które opowiadają o takich wyautowanych troszkę z życia ludziach, którym się niekoniecznie udało. A w zasadzie nic im się nie udało. Sołtysowi się udała rzecz, która się udaje rzadko komu, bo ja czytam mnóstwo książek i są wśród nich świetne i mniej i wybitne i niosące jakieś intelektualne wyzwanie ze sobą. Natomiast Paweł Sołtys sprawił, że ja kibicowałem tym jego bohaterom. Ich polubiłem i bardzo chciałem, żeby im wyszło, mimo tego, że wiedziałem, że im nie wyjdzie i im nie wychodziło na końcu. Ja mam wrażenie, że on też ich bardzo lubi. Po prostu on lubi swoich bohaterów. Jest mnóstwo serca w tej książce i to jest rzecz, którą ja naprawdę, z którą rzadko można spotkać. Ja bardzo polecam, tym bardziej, że łatwo się usunąć w banał przy czymś takim. Tak jest. Łatwo się też powtarzać. Bardzo łatwo się powtarzać i tak, bardzo łatwo się usunąć w banał, czego się Pawłowi Sołtysowi udaje wyśmienicie unikać tutaj. Mimo, że właśnie tak, to są bardzo mocno skondensowane te historie, bo to też jest na paru stronach opowiedziane, a niejednokrotnie historia całego życia. Czasami to są takie małe obrazki gdzieś tam wyjęte z większego fragmentu, a czasami to jest historia całego ludzkiego życia na tych 2-3 stroniczkach. A mimo to właśnie do tego, że ten zresztą pięknym językiem, tutaj Krzysztof Warga się z tyłu zachwyca, że to jest czysta poezja w zasadzie, no czuć tą szkołę taką po prostu pieśniarską, gdzie trzeba w dwóch zwrotkach, życie, naprawdę tak, i jeszcze jakąś metaforą zgrabną to podkreślić.
Świetnie to wyszło. Ja bardzo Państwu polecam, czytajcie Pawła Sołtysa. A powiedz mi, bo mnie jeszcze intryguje to, bo ludzie, pisarze też mają tendencję do przedstawiania, bo to jest taka parareportażowa rzecz, tak? Gdzieś tam... Nie, zupełnie nie. Że on to zmyślił, ale to są takie historie tak obserwacyjne, tak? Nie do końca. To nie jest tak, bo to by było najprostsze, takie obyczajowe historie, scenki gdzieś tam życia Grochowa spod sklepu. Nie, to są różne. Naprawdę, to też jest właśnie siła tej książki, że te opowiadania są bardzo różnorodne. Są tutaj takie wyimki gdzieś z życia, ale one nie są parareportażowe w żadnym momencie. Nie. A powiedz mi, bo to właśnie odbiegłam od mojego własnego pytania, ale... Bardziej chodziło mi o taką sprawę, czy tu przyczyną tego ludzkiego nieszczęścia są inni ludzie, czy... Różnie, wiesz co, różnie. I to też nie jest tak, że to jest książka o nieszczęściu. No to są, mówię, to są takie małe gdzieś tam... To nie jest książka o ludziach sukcesu, może tak. To nie jest książka o ludziach przegranych, którzy przegrali jakoś dramatycznie i spektakularnie, tylko że tak się ich życie potoczyło, że nie żyją w TVN-owskim serialu, tylko żyją na Stegnach, na Grochowie i jakoś sobie próbują z tym radzić. Tak jak okładkę może pokażę, bo też jest bardzo charakterystyczna. Taki sklep w starym stylu. Lata powiedzmy tak przełomu ustrojowego z napisem zamknięte. No to taki. No i troszkę to się bohaterowi też nie złapają. Natomiast mnie ta książka jest jak najlepsza taka folkowa ballada właśnie o życiu i ludziach. Jeszcze raz polecam. No to ja też polecam króciutka rzecz do przeczytania. Tak, tym bardziej, że to jest wyrwać sobie można kilka godzin z dnia i już. No. Paweł Sołtys, Mikrotyki. Boczna uliczka w Warszawie, z tych boczniejszych. Chciałoby się napisać willowa, ale to nieprawda. Domy i domki parkane bez większych upiększeń, wyliniałe trawniki, gdzieniegdzie kwietniki pod gałęziami jak w szałasach. Przyciąga i zatrzymuje mnie murek. Pomszały, ale bez ostentacji. Cieniutka, miejscami podziurawiona zieleń. Chce się jej dotknąć. Delikatność na betonowym konkrecie. Głupio wzruszające. Wyżej metalowe ogrodzenie w plamach rdzy. I za nim gruby pień. To z niego spłynęło zielone na murek. Tak to wygląda. Tu już nie ma żartów. Rozpanoszony ten mech. Można by go czesać. Zapaliłem papierosa, żeby jeszcze postać. Za drzewem ceglany dom. Niebo jest grudniowe. Szare jak ortaliony pierwszych poradzieckich handlarzy na stadionie. Światła nie za dużo, ale wystarczy. Gdybym zmyślał tę historię, dorzuciłbym do porośniętego murku chudego kota, patrzącego nieufnie. Chude koty zawsze pasują, ale kota nie ma.